Witam wszystkich serdecznie na kolejnym pokazie pakietu Autodesk Product Design Studio 2012. Tym razem chciałbym trochę opowiedzieć o pracy na dużych zespołach, o otwieraniu dużych plików, jak na nich pracować, jak przygotować program do pracy na takich, na dużych plikach, na dużych zespołach. Ok, otwórzmy sobie inwentora. Widzimy tutaj przed sobą dwa modele, ale zanim się nimi tutaj zajmę, chciałbym powiedzieć troszeczkę o ustawieniach samego programu, jak przygotować program do pracy na dużych plikach. No i przede wszystkim należy wiedzieć, że Inventor wykorzystuje technologię 64-bitowych procesorów wielorodzeniowych, także już sam w sobie jakby jest przygotowany do pracy na dużych zespołach. Oprócz tego są oczywiście techniki, są oczywiście rzeczy, o których jeżeli pamiętamy, to łatwiej i szybciej można na przykład tworzyć dokumentację płaską z dużych zespołów. Ok, zacznijmy przede wszystkim od zakładki narzędzia i od okna opcji aplikacji. I co tutaj należy zmienić, żeby program działał szybciej. No, oczywiście dobrze jest powłączać wszystkie dodatkowe rzeczy typu pokazywanie monitów podczas pracy, czy też etykiety narzędzi. To na pewno zabiera więcej pamięci. Następnie w zakładce kolory dobrze jest zrobić sobie tło jednokolorowe, na pewno będzie szybciej działał program. I wyłączam również opcję włącz rozszerzone podświetlanie. Włącz wstępnie wyróżnienie zostawiam włączone, bo często się przydaje, chcę zobaczyć, jakie elementy się zaznaczają. Ok, w tym oknie chyba więcej zrobić nic się nie da. W zakładce wyświetlanie, no tutaj jakby mamy więcej rzeczy, które można wyłączyć. Ja tutaj w wyglądzie użyj ustawień aplikacji zaznaczam i w ustawieniach oczywiście wybieram sobie styl wizualny cieniowany, żeby program nie musiał wyświetlać krawędzi. One mi przy pracy na dużych zespołach często nie są potrzebne. No i wszystkie te dodatkowe opcje oczywiście są wyłączone. Ok. Teraz tak. Cieniowanie również można wyłączyć. Czas przejścia między widokami można zrobić na zero. Wtedy będzie skokowe przełączanie się między widokami, ale też na pewno szybciej. No i jeszcze jest minimalna częstotliwość odświeżania. Do pracy na dużych zespołach dobrze jest zrobić 10 Hz. Przy obrocie więcej elementów będzie zanikać, ale szybciej będziemy mogli obrócić całym zespołem. Jak puścimy obrót, oczywiście wszystkie elementy się pojawią. Im bliżej będzie zera ten suwak, tym bardziej dokładnie program będzie chciał pokazywać elementy. No i oczywiście tym samym będzie wolniej troszeczkę obracał. Mamy jeszcze jakość wyświetlania. Do małych zespołów wiadomo, dobrze jest wybrać sobie opcję gładka. Ja natomiast wybiorę tutaj szorstka, żeby zupełnie przyspieszyć pracę. I tak naprawdę tutaj chyba nic więcej już zrobić się nie da. Mamy jeszcze zakładkę sprzęt. I tutaj jakby sposoby wyświetlania geometrii w obszarze modelowania. Można wybrać wydajność, ale w opcji wydajności oczywiście jakby szybciej to będzie wszystko działało, ale najszybszym sposobem działania jest tutaj zgodność, to znaczy, że program będzie wyświetlał obiekty tak jak we wcześniejszych, w starych wersjach Inventora, bez żadnego cieniowania obiektu, zupełnie bez niczego. Do pracy na dużych zespołach nie potrzebuje pięknej grafiki. Okay, klikimy sobie zastosuj, więc już troszeczkę widzimy zmianę pod spodem.
Następnie w rysunku, w zakładce rysunek, co możemy jeszcze zmienić? Wyświetlanie szerokości linii można wyłączyć. Pokazywanie obrazu podglądu, jak robimy dokumentację płaską, jak robimy rzut bazowy. Nie potrzebuje wszystkich komponentów. Ramka ograniczająca to też nie jest najlepsze rozwiązanie, bo nie widzimy tak naprawdę, który widok wstawiamy, ale częściowy jest ok. No i włącz aktualizację w tle odhaczam i tryb oszczędzania pamięci przy dużych zespołach jak najbardziej powinien być zaznaczony. Ok. W zakładce szkic wyłączam autorzutowanie krawędzi podczas tworzenia krzywej i do tworzenia szkicu i edycji odhaczam. Ok, co jeszcze możemy zmienić? W zakładce część nie. W zakładce zespół wyłącz automatyczną aktualizację, też odhaczam. Praca będzie, mam nadzieję, szybsza. Ok, klikam zastosuj. Dobrze jest pamiętać o tym, że można wszystkie te ustawienia z okna opcji aplikacji zapisywać do pliku zewnętrznego, więc można sobie zrobić dwa pliki. Jeden będzie do pracy na mniejszych zespołach, gdzie będzie dokładniejsze wyświetlanie, a drugi będzie do dużych zespołów, czyli wszystko to, co teraz włączyliśmy, będzie właściwie wyłączone. Ok. Klikamy zamknij. No i teraz, jakby jeżeli chodzi o ustawienia w opcjach aplikacji, to tyle. Natomiast, żeby program sam w sobie odpalał się szybciej, można wybrać jeszcze tutaj z zakładki narzędzia, z pola opcje, dodatki i zadeklarować, jakie aplikacje, jakie wtyczki mają się automatycznie wczytywać podczas uruchamiania się programu. Ja tutaj mam połączone właściwie wszystkie, ale jeżeli ktoś na przykład nie korzysta z Content Center, albo jeżeli ktoś nie korzysta z Design Accelerator, albo na przykład z Inventor Studio, albo z Volta, to uważam, że te narzędzia można po prostu wyłączyć tutaj na dole, klikając w polu wczytywanie. Na pewno program będzie odpalał się szybciej. Ok. Ja tutaj nic nie wyłączam, zostawiam wszystko tak, jak było. No i teraz ustawienia to jedno, natomiast jeszcze styl pracy, jakby są sposoby na to, żeby nasz model był troszeczkę lżejszy. Nie potrzebuje wszystkich szczegółów, jeżeli model ma naprawdę dużo elementów. Te dwa zespoły, które widzimy przed sobą, nie są jakoś bardzo duże, natomiast na nich łatwiej będzie mi pokazywać sposoby pracy. I wybierzmy sobie taką prasę na przykład. Okay. Tutaj jest 157 elementów. No i teraz, no właśnie, w przeglądarce, w katalogu reprezentacje. Mamy tutaj oczywiście widoki, położenia, ale mamy poziomy szczegółu, i to jest jakby bardzo ważna rzecz przy pracy na dużych zespołach. Można tworzyć jakby zestawienia, grupy wyświetlanych elementów, czyli na przykład wszystkie elementy z Content Center włączone, bo jest na przykład 1500 śrub, nie potrzebuję ich oglądać, ale chcę, żeby były w tym zespole. Więc można na przykład wybrać sobie wszystkie elementy z Content Center wyłączone. No a takie poziomy szczegółu można tworzyć oczywiście samemu, czyli na przykład któreś elementy, powiedzmy, ja stworzę taki nowy poziom szczegółu, czyli prawym, nowy poziom szczegółu, powstaje nowy poziom. Ja oczywiście mogę go konkretnie nazwać i zadeklarować, że w tym poziomie szczegółu na przykład ten podzespół jest wyłączony zupełnie, czyli po prostu go nie będę oglądał, ale zwróćcie Państwo uwagę, że na dole, w prawym dolnym rogu, już mamy 93 elementy, tak? No, a powiedzmy, że akurat ja chciałem, żeby były wszystkie widoczne, więc włączam sobie z powrotem
poziom szczegółu główny. No ale tak, w tym przypadku faktycznie zniknął mój podzespół, a ja chciałbym widzieć całą geometrię tego podzespołu, ale chciałbym, żeby on był jednak lżejszy. Więc mogę sobie ten podzespół otworzyć w osobnym oknie i tutaj w reprezentacjach tego podzespołu mogę zadeklarować nowe zastąpienie. To znaczy po prostu zastąpić ten podzespół jedną częścią przy zapamiętaniu całej geometrii. No i wybiorę sobie wyprowadź zespół. Zadeklaruję, jak ma nazywać się nowa część, z jakiego szablonu ma korzystać i gdzie ma być zapisana. OK. No i w tym momencie program utworzył w przeglądarce, widzę nową część. Widzę całą geometrię. W prawym dolnym rogu widzę, że element jest jeden, ale geometrię całą widzę, więc nic tutaj nie utraciłem. No i teraz w oknie zespołu pochodnego mogę deklarować, czy chcę wszystkie elementy, żeby były dodane, czy tylko niektóre, czy któreś mają być w ogóle odjęte, na przykład, czy chcę odjąć jakieś, też przez komponent pochodny można odejmować od siebie bryły, albo je dodawać. No, czy to ma być po prostu uproszczona geometria, czyli tylko przestrzeń, w której znajduje się jakiś podzespół, czy to na przykład będzie tam odrysowywanie części wspólnej elementów. To jest jedna rzecz w tym oknie, ale mamy tutaj jeszcze możliwość deklarowania, że no bo przecież ten zespół będzie jedną częścią. I teraz mogę deklarować, czy ona będzie totalnie zespolona, czyli w środku będzie po prostu, jakby wszystko będzie zalane, czy korpusy bryłowe zachowują szwy pomiędzy powierzchniami płaskimi, czyli będą powiązane, czy w ogóle trzecia opcja, czyli zachowaj każdą bryłę, będę miał jedną część, ale każdy element, każda część będzie osobnym korpusem bryłowym. No albo po prostu wszystko będzie pojedynczym elementem złożonym, czyli po prostu zamieni wszystko na skorupkę, wszystko będzie powierzchnią. Ja wybiorę tą trzecią opcję, czyli zachowaj każdą bryłę jako korpus bryłowy. Mamy tutaj jeszcze zakładkę inne. Możemy oczywiście w tym narzędziu deklarować, że z jakiegoś elementu chcę wyciągnąć jakiś szkic albo jakiś parametr. Mamy również reprezentację i mamy jeszcze zakładkę opcje. Tak naprawdę zakładka opcje to jest narzędzie powłoka, czyli możemy na przykład zadeklarować, że zalewaj w tej części wszystkie otwory większe albo mniejsze od jakiejś wartości. Ok, ja akurat w tym przypadku chcę wszystkie szczegóły, żeby były zachowane, ale to ma być po prostu lżejsze. No i klikam OK. OK. Program zamienił zespół na jedną część. W przeglądarce w katalogu poziom szczegółu powstało zastąpienie poziomu szczegół pierwszy, więc mam teraz lżejszy wariant tego zespołu. Mogę cały czas przełączyć się. Oczywiście muszę zapisać zmiany jak najbardziej. Mogę się przełączyć do głównego, więc widzę wszystkie 63 części albo zastąpienie. Oczywiście muszę zapisać, zapomniałem. Zastąpienie poziomu szczegółu pierwszy. No i mamy jedną część, lżejszą część. No i teraz ten zespół jest zapisany. Zamykam to okno i wracam do dużego zespołu. No i tutaj cały czas mam 157 elementów. Ale jeżeli znajdę sobie w przeglądarce ten zespół, który przed chwileczką zmodyfikowałem, i z katalogu reprezentacje wybiorę poziomy szczegółu, to mogę wybrać zastąpienie poziomu szczegółu pierwszy. I jeżeli kliknę dwukrotnie teraz, to zwróćmy uwagę, że w prawym dolnym rogu wyświetlają mi się już 95 elementów, czyli ten zespół jest po prostu dużo, dużo lżejszy. Na pewno szybciej i łatwiej będzie mi zrobić z niego dokumentację. No i teraz pytanie, no jeżeli jest to jedna część, to jak będzie wyglądała dokumentacja? Ja pozwolę sobie jeszcze raz otworzyć
ten zespół, czyli tak naprawdę tą część. I na przykład ciekawi mnie, czy jeżeli zrobię przekrój, to czy faktycznie wszystkie elementy będą odpowiednio kreskowane. I wybiorę nowy szablon rysunkowy. OK. No i utworzę rzut bazowy. Tu z menu rozwijanego mogę wybrać tą część, o którą mi chodzi. To jest ten pierwszy. Nie, o przepraszam. Tak, to jest ten zespół Press Clamp Assembly IAM. No i teraz utwórzmy dokumentację. Może w skali 1 do 10, 1 do 5. OK. Tak, proszę zwrócić uwagę, że w podglądzie moich widoków jest częściowa tylko reprezentacja, więc mniej więcej widzę, jakie widoki się wstawiają. I następny, i jeszcze widok izometryczny, i pod prawym utwórz. OK, no i chciałbym jeszcze zobaczyć jakiś przekrój, więc wybiorę narzędzie przekrój z tego widoku. No i może wstawmy coś takiego. OK, i niech przekrój będzie gdzieś w tym miejscu. OK, proszę zwrócić uwagę, że mimo że jest to jedna część przecież, to program cały czas pamięta, że to są osobne elementy. OK. A co jeżeli chcielibyśmy wstawić listę części? Wybierzmy zakładkę Opisz. Wybierzmy lista części z tego widoku. Widok tylko części. OK. No i wstawmy sobie listę części. No, na razie gdzieś tutaj obok. Może troszeczkę za mały arkusz. Tak, chcę zapisać plik. Proszę zwrócić uwagę, że nawet jeżeli jest to zastąpienie, czyli jedna część, program pamięta, że jest to zespół, jest on po prostu uproszczony, pamięta, że są to osobne elementy, więc nawet mogę po prostu na czymś takim pracować. Na pewno generowanie dokumentacji będzie szybsze. No, powiedzmy, że ten widoczek usunę, bo jest mi tutaj na razie niepotrzebny. OK, więc dokumentacja wygląda w ten sposób. Ja sobie zapiszę ten plik. I teraz już mogę go zamknąć. Więc polecam pracę właśnie na uproszczonych podzespołach. Bardzo często jest tak, że mamy duże zespoły i wszystkie szczegóły są widoczne, a to po prostu jest niepotrzebne, bo nie na wszystkim pracujemy od razu. Więc na pewno na zastąpieniach pracuje się szybciej. No i jeszcze na końcu chciałbym pokazać pracę. Chciałbym pokazać pracę na naprawdę dużym zespole. Przełączę się do innego projektu. Chciałbym zrobić dokumentację z naprawdę dużego zespołu. Zespołu, który ma 6000 elementów. Pokażę jeszcze. Pokażę jeszcze, na jakim komputerze ja pracuję. To jest stacja EliteBook 8562 firmy HP. Procesor i7, 8 GB RAM, 64-bitowy procesor, karta graficzna Nvidia Quadro 2000M.
Okej. No i spróbuję tutaj znaleźć szybciutko ten zespół, o który mi chodzi. O, to jest właśnie ten zespół. Ten zespół ma 16 tysięcy elementów, ale ja nie chcę robić dokumentacji ze wszystkich 16 od razu. Nawet teraz, gdy otwieram zespół, jestem w stanie tutaj w opcjach zadeklarować, że pokaż mi reprezentację poziomu szczegółu, główną albo wszystkie elementy wyłączone. Powiedzmy, że wszystkie części albo wszystkie komponenty wyłączone. Klikam OK i klikam otwórz. No, to już jest większy plik. On teraz powinien otworzyć się w miarę szybko. OK, plik jest tak naprawdę otwarty, ale w przeglądarce i w obszarze modelowania nic nie widzę. A w przeglądarce wszystkie elementy są wyłączone. No i teraz chciałbym jednak je zobaczyć. Jak tutaj będę zaznaczał je w przeglądarce, one faktycznie będą mi się podświetlały. No i teraz w katalogu reprezentacje z poziomów szczegółu wybiorę sobie na przykład poziom szczegółu Main Objects Only, czyli tylko główne elementy. OK, więc widzimy teraz, że mamy tylko główne elementy. Jest 187 elementów. Bardzo płynnie mogę oglądać całą tą linię produkcyjną, ale chciałbym zobaczyć troszeczkę więcej szczegółów. No i teraz przełączę się na poziom szczegółu, który ma ponad 6000 elementów, więc chwilkę to może potrwać, ale to i tak jest mało jak na tyle elementów. OK, no i program przełączył nam widok zestawienia komponentów, widok poziomu szczegółu na 6389 elementów i proszę zobaczyć, że cały czas mogę w miarę płynnie oglądać mój zespół, pracować na nim, wprowadzać zmiany, modyfikować. No i jeszcze chciałbym zrobić z niego modyfikację. Ja oczywiście tutaj przy obrocie no, włączyliśmy odświeżanie bardzo słabe, więc tracimy dużo geometrii przy obrocie, ale jeżeli puszczę, to wszystko oczywiście się uzgadnia. Wejdźmy na chwilę jeszcze do okna opcji aplikacji, do zakładki wyświetlanie i zmniejszę teraz, powiedzmy gdzieś do połowy, może nawet troszeczkę więcej, niż tutaj ten pasek przesunę, częstotliwości odświeżania i zobaczmy, jak teraz program będzie pracował. Już obraca troszeczkę wolniej, ale stara się wyświetlać więcej szczegółów podczas obrotu. No, może jeszcze troszeczkę. Niech się troszeczkę pomęczy. OK. No, już teraz jest odświeżanie dość duże, więc szczegółów jest na pewno więcej, chociaż cały czas gdzieś tam traci tą geometrię, ale tylko przy obrocie. No i postarajmy się jeszcze na koniec zrobić z tego dokumentację płaską. Więc wybieram nowy szablon rysunkowy. Wybieram rzut bazowy. No i tak naprawdę zadeklaruję teraz położenie pierwszego widoku. Więc jest to częściowe wyświetlanie, więc już nie muszę bardzo długo czekać na wyświetlanie każdej linii. No i po prostu deklaruję
gdzie ma być położony rynek. Powiedzmy, że pierwszy widok ma być położony w tym miejscu. I klikam po prostu lewy. Ok, pierwszy widok mamy zrobiony. Jak przesunę kursor w lewo, będzie chciał jeszcze zrobić jeden. A ja pozwolę mu jeszcze ten jeden widok utworzyć i pod prawym utwórz. Ok, no i program utworzył kolejny widok. Już więcej widoków nie chcę, więc proszę zwrócić uwagę, że nawet z dużymi zespołami w dokumentacji płaskiej program bardzo sprawnie, bardzo gładko sobie z tym po prostu radzi. Nawet jeżeli dokument jest bardzo duży i zawiera dużo elementów. Ok, ja bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne prezentacje.